Hejka, tutaj Marta z Codziennie Fit i witam Was na kardio bez dupania. Dzisiaj udowodnię Wam, że możemy się zmęczyć, spocić, spalić sporo kalorii, wzmocnić całe ciało, a to wszystko bez podskoków i prawie w kompletnej ciszy, gdyby nie licząc tego, że ja bardzo dużo gadam. Do wykonania treningu będzie Wam potrzebna tylko mata, woda, a całą resztą zajmę się ja. To co? Lecimy! Okej, zaczynamy nasz trening od rozgrzewki, lekki marsz, ponieważ jest to trening bez tupania. Starajcie się nie tupać podczas tego marszu. Mocno za to ręce pracują. Zgięte w łokciach, cały czas przy ciele i jak przy bieganiu, mocno. Raz, raz, raz. Super, dzięki temu, że angażujemy tutaj też łapy, to cała góra ciała też się od razu rozgrzewa. Jeszcze trochę maszerujemy. Świetnie. Cały czas marsz. Przed nami super trening, mimo tego, że nie ma żadnego skakania, żadnych takich eksplozywnych ruchów, to i tak będziemy mieli fajny zestaw ćwiczeń cardio. Myślę, że Wam się spodoba, jest idealny w momencie, kiedy ćwiczycie w domu i macie na przykład sąsiadów. Dzisiaj jesteśmy w moim domu. Albo kiedy jest późno, albo kiedy nie chcecie kogoś obudzić, albo jest wcześnie rano. Jest dużo powodów, dla których można by chcieli zrobić trening bez tupania, więc niezależnie od tego, jaki jest Wasz powód, chociaż jeśli macie jakiś inny, to możecie napisać w komentarzu i powiedzieć, jaki jest Wasz powód, to ten trening na pewno się sprawdzi. Uwaga, popatrz, krok w bok, ręce góra. Super. Mocno ręce do góry, wyciągamy całe ciało. Skup się na tej rozgrzewce, nie robimy jej byle jak. Im lepsza rozgrzewka, im bardziej przygotujemy ciało do treningu, tym lepsze efekty przynoszą ćwiczenia, które robimy w części głównej. Ciało jest wtedy przygotowane, w najlepszej dyspozycji i to właśnie chcemy dzisiaj osiągnąć tą rozgrzewką. Jeszcze 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, uwaga, popatrz na mnie, robię skręty, hop, 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 cały czas w rytmie, popatrz na mnie, skręcam cały tułów za ręką, hop, hop, wzrok skierowany za dłonią, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, ostatni, ekstra. Tylko z nogi na nogę przechodzisz i dołączymy teraz krążenia rąk w przód. Mocne, szerokie, koliste ruchy, angażujemy mocno barki, rozgrzewamy 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, ręce, biodra, trzymasz. Zrobimy to samo tylko do tyłu, czyli krążenia ramion w tył, 3, 2, 1, lecimy tył, hop. Super. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Wróć do marszu. Ekstra. Tętno trochę podniesione. Tak ma właśnie być. Obracam się teraz w bok i popatrz na mnie. Prawa noga za krok, lewa za krok. I razem. Hop. Hop. Super. Hop. Jeszcze, hop. I teraz dodaj ręce do góry, ręce, góra, super, hop, hop. Staraj się robić ten zakrok dokładnie, powoli schodzimy w dół, wracasz, zejdź w dół, wracasz. Napnij brzuch, spójrz przed siebie, jeszcze, 4, 3, 2, ostatni luz, wracamy do środka i teraz ćwiczenie bardzo proste i trudne jednocześnie, bo zrobimy sobie krążenie bioder. Najpierw prawa noga, popatrz na mnie, po prostu robisz kółko nogą, otwierając biodro. Lecimy. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, ostatni raz, druga strona będzie to samo, lecimy,
Jeśli czujecie, że strzela Wam te biodro, to jest normalne, zwłaszcza osób, które rzadko mobilizują te biodra albo dużo siedzicie. Spokojnie, dopóki nie czujecie bólu, to powoli, we własnym zakresie, nie musicie machać nogą na sufit. Możecie zrobić to tutaj i też będzie ok. Jeszcze dwa. Jeden. Luz. Świetnie. Ręce szeroko i skrętoskłony. Hop. Wracasz. Hop. Wracasz. Jeszcze 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. Ostatni. Luz. Świetnie. Ostatnie dwa ćwiczenia rozgrzewkowe przed nami. Najpierw wypad w bok. Zobacz. Hop. Hop. Tylko przechodzimy tak naprawdę z nogi na nogę. Co jest ważne? Staramy się, żeby biodro poszło pierwsze, pośladek idzie pierwszy. Hop. Hop. Tak? Hop. Hop. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Luz. Stajemy bokiem. Ręce góra. Schodzimy powoli do deski. I z deski biodra góra, dół, góra, dół, góra, dół, góra, dół, góra, dół. Wracamy powoli do góry. I przed nami pierwszy blok naszego treningu. Pierwszy blok to 5 ćwiczeń. Każdy z nich robimy przez 40 sekund i blok powtórzymy sobie 2 razy, a potem przechodzimy do kolejnych nowych ruchów. Nie ma nudy w tym treningu, szybko Wam zleci, obiecuję, a przy okazji poćwiczymy na całe ciało. Dobra, to ja włączam stoper, możecie wziąć teraz łyk wody. Muszę sobie położyć na widoku, będzie mi łatwiej. Pierwsze ćwiczenie, które będziemy robić, przysiad i unosisz kolano. Przysiad, uniesienie kolana i to jest wszystko. Za 10 sekund zaczynamy, poprawiamy kitę, głęboki wdech, wydech, 4, 3, 2, 1, lecimy. Hop i góra, hop, góra, w tempie, hop, góra, hop, góra, hop, super. Napnij mocno brzuch, cały czas plecy są proste, nie chcę widzieć tego, ok? Nie pochylasz się tutaj nikomu, prosto, tak jakby ktoś Ci ciągnęło za czubek głowy do góry i tylko ruch, hop, hop. Możesz dać kolana szeroko, skierowane na zewnątrz, jeszcze, kilka sekund do końca, hop, hop, ok, luz. Kolejne ćwiczenie, kolano góra i tupnięcie. Góra, tupnięcie. Zaczynamy za kilka sekund. 5, 4, 3, 2, 1. Lecimy. Hop. 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 Super. Hop. Jeśli możesz sobie pozwolić na skok, to możesz go dodać w tym momencie. Jeśli chcesz zrobić to po cichu, zostajemy w tej wersji, w której teraz jesteśmy. Zobaczcie, że noga, na której się opieram, ona jest lekko zgięta. Dzięki temu łatwiej mi jest utrzymać równowagę. Jeszcze. Mocno zgięcie. Wydech, kiedy kolano jest w górze. Zobacz. Wydech, wydech. Wydech, wydech. Końcówka. Ok. Luz. Świetnie. Kolejne ćwiczenie. Cios w dół, cios w górę. Cios w dół, cios w górę. Nic więcej. Mi się już tętno podniosło, nie wiem jak Wam. Uwaga. 3, 2, 1. Lecimy. Cios w dół, cios w górę. Cios w dół, górę. Hop, 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 hop. Świetnie. Jeśli chcecie naprawdę dać 200% swojego treningu, włóżcie siłę w ten cios, ok? Hop, 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 hop. Mocno. Zaangażujcie się. I wydech przy oddawaniu ciosu. Wydech, 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 wydech. Jeszcze. Hop, hop,
Ostatnie sekundy. Ok, luz. Świetnie. Teraz bardzo łatwe ćwiczenie przed nami. Schodzimy do deski. Wracamy. Góra. Nic więcej. Tylko schodzenie i wchodzenie. Niby nic. A tętno będzie rosło. 4, 3, 2. Lecimy. Zejdź i wracasz. Postaraj się raz wracać jedną i raz drugą nogą, żeby było porówno. Żebyśmy nie skończyli po treningu z jedną nogą większą od drugiej. Jeszcze. Oczywiście żartuję, nie? Wiecie, że to jest niemożliwe, ale asymetria w mięśniach jest jak najbardziej możliwa, a tego byśmy nie chcieli. Ma być sprawiedliwie. Każda noga pracuje tyle samo. Jeszcze troszkę. Ok, luz. Ostatnie ćwiczenie z tego bloku. Robimy zakrok w tył, prawą nogą i przysiad. Ok? Nic więcej. Napinamy mocno brzuch. Otwieramy klatkę piersiową. Sprawdzamy tętno, czy żyjemy. Żyjemy. Ok, lecimy. Zakrok w tył, wracasz, przysiad. Zakrok, wracasz, przysiad. Super. Bardzo dobrze. Tak w ogóle to witam Was w moim domu. Musiałam pozamykać koty w więzieniach kocich. Żartuję, w innym pokoju są, śpią. Na szczęście, bo przed nagraniem, uwierzcie mi, nie chciały spać. Już myślałam, że to nagranie się nie odbędzie. Tak latały, jakby same tu ćwiczyły. I na pewno to nie był trening bez skakania. Jeszcze. Ok, luz. Zaczynamy drugą serię pierwszego bloku. Przypominam, pierwsze ćwiczenie. Przysiad, kolano góra. Głęboki wdech. Wydech. O, kocie kłaki wszędzie, Jezu. Tak to jest, jak się ma dwa koty w domu. Uwaga. Lecimy. Przysiad, kolano. Przysiad, kolano. Hop. Hop. Przy wyciągnięciu kolana do góry staraj się mocno napiąć brzuch i jeszcze dopchaj to kolano. Góra. Hop. Hop. Super. Hop. Hop. Jeszcze. Dobrze. Pięć sekund do końca. Trzymaj. Ok, luz. Robiliśmy na tą stronę, więc teraz tutaj. Kolano i tap do przodu, czyli kroczek do przodu. Jeśli nie łapiecie tego w tym samym tempie, co ja, nie przejmujcie się, pewnie ja źle robię, wy robicie super. Uwaga. Lecimy. Kolano, tapnięcie. Hop. Jeszcze. Dobrze. Mówiłam Wam, że się tętno podniesie. I bez skakania się da. Jeszcze. Mniej niż 10 sekund. Do końca. Co to jest? Prawie nic. 3, 2, 1. Luz. Cudownie. Pamiętacie ten cios? To samo, tylko druga strona. Cios, cios, ok? I to, co mówiłam, włóżcie siłę w to. Jakby Was ktoś naprawdę wkurzył na maksa. 4, 3, 2, 1, lecimy. Cios, 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 cios. Mocno. Dużo siły w ciosy. I teraz popatrz, mocny skręt. Zaangażuj jeszcze mięśnie skośne brzucha i wydech przy ciosach. Wydech, 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 wydech. Jeszcze, hop. Dobrze, mniej niż 10 sekund do końca.
3, 2, 1, luz. Cudownie. Przechodzimy do deski i z powrotem do góry. Pamiętajcie o tym, żeby raz używać jednej, a raz drugiej nogi, żeby było sprawiedliwie. 5, 4, 3, 2, 1. Lecimy, schodzimy i wracamy. Hop. Super. Możesz tutaj zwiększać tempo, czyli iść szybciej, albo wręcz przeciwnie, zmniejszyć tempo. Wtedy bardziej angażujemy mięśnie, może trochę mniej się męczymy, ale ciało mocniej pracuje, bo mięsień jest dłużej pod napięciem. To też o to chodzi. Jeszcze mniej niż 10 sekund do końca. 4, 3, 2, 1, luz. Cudownie. Ostatnie ćwiczenie, za krok w tył, wracasz, przysiad, ok? Po tym ćwiczeniu przerwa na wodę i kolejny blok, który jest szybciutki i szybko nam się będzie go robiło. Lecimy. Za krok, przysiad, super. Za krok, przysiad, ekstra. Ponieważ ten trening jest bez wyskoków, możesz skupić się bardziej na technice wykonywania ćwiczenia. Staraj się robić dokładnie. Jeśli masz możliwość, możesz siebie nagrać. Potem zobaczyć, jak to wychodzi. Albo ćwiczyć przed lustrem. Zachęcam do tego, żeby to robić, bo im lepsza technika, po pierwsze, mniej urazów, mniej kontuzji, zdrowiej dla nas. Ale po drugie, lepsze efekty treningu. Ok, luz. Przerwa na wodę. Ja też mam, tym razem. I widzicie, nic nie skakaliśmy. Ja mam normalnie zadyszkę. Tętno podwyższone, jest dobrze. Oddychamy spokojnie. Kolejne ćwiczenie, które będziemy robić, to zejście do deski. Czyli schodzimy w ten sposób, tym razem. I wracamy. I tylko tyle przez całe ćwiczenie. To będzie ciekawy. Zobaczycie, to będzie ciekawy blok. Bardziej zaangażujemy sobie mięśnie głębokie, cały tutaj brzuch, a tak naprawdę całe ciało pracuje i jednocześnie cały czas będziemy pracować na troszkę wyższym tętnie, więc to spalanie kalorii też będzie obiecujące. Jeszcze czeka nas przerwa. I za 15 sekund zaczynamy, można już stanąć na koniec maty. Przygotujemy się mentalnie, napinamy brzuch, możemy podwinąć trochę miednicę. Ręce góra, 3, 2, 1, lecimy. Powoli schodzisz na dół. Deska i wracasz. Uwaga, to nie jest konkurs na najszybsze zrobienie ćwiczenia. Staraj się robić je dokładnie. Dzięki temu, oprócz tętna, popracujesz nad mięśniami, a nie tylko zrobisz bezmyślne cardio, bo to też nie o to chodzi. Jeszcze. Jednocześnie sobie wzmacniamy, ok? Pełen pakiet. U Marteczki zawsze jest swój pakiet, więc możecie na mnie liczyć. Jeszcze. Ostatni raz. Ok. Plus, siadamy na naszej zgrabnej pupie i zrobimy sobie kraba. Wiem, że uwielbiacie to ćwiczenie, zawsze czytam w komentarzach. Wow, jakie fajne ćwiczenie, czyli hop, hop. Żartuję, wszyscy go nienawidzą, ale takie robimy, bo jest bardzo, bardzo dobre. Lecimy, biodra do góry, hop, hop. Jeśli ta wersja jest dla Ciebie za trudna, zostań z biodrami do góry i staraj się podnosić nogi. To wystarczy. A jeśli możesz, dajesz kraba razem ze mną. Wydech, kiedy jesteśmy w górze. Zobacz. Prosiliście mnie w komentarzach, żebym częściej mówiła, co z oddychaniem, więc staram się. Mam nadzieję, że Wam się to przyda. Oddychanie jest bardzo ważne w trakcie treningu. W ogóle w życiu jest ważne, nie?
byśmy nie oddychali, byłoby ciężko. Ale wiecie, co chodzi. Jeszcze luz. Świetnie. I trzecie ćwiczenie z tego bloku. Przechodzimy do deski i schodzimy, wchodzimy, nic więcej. Jeśli to jest dla Ciebie za trudne, to zaraz zobaczysz, wejdź tylko do deski i trzymaj i co jakiś czas tylko się podnoś, a jeśli możesz, to cały czas lecimy góra-dół. Pracuj do końca. Jeśli jest ciężko, zwolnij albo przejdź do deski i trzymaj. Możesz też wejść do wersji na kolana. Też jest ok. Staraj się nie przerywać, tylko cały czas robić dowolną wersję. Ok, luz. Moi drodzy, ten blok ma tylko 3 ćwiczenia, więc wracamy już do pierwszego, czyli schodzenie do deski. 8 sekund i zaczynamy. Poprawić sobie kółtyk można. Rozluźnić się. Uwaga. Lecimy. Schodzisz do deski. Wracasz. I jeszcze. Schodzimy. Wracasz. Schodzisz. Wracasz. Jeszcze troszkę. Wytrzymaj do końca. Ostatnie powtórzenie tego ćwiczenia, tak naprawdę. Potem do niego nie wracamy. Ostatni raz. Ok, super. Przechodzimy do kraba. Nasze ulubione ćwiczenie w drużynie Codziennie Fit. Wszyscy są nim zachwyceni. Ok, głęboki wdech. I za chwilę zaczynamy. 3, 2, 1, lecimy, biodra góra i krab. Wydech, pamiętaj o oddychaniu, biodra cały czas w górze. Świetnie. Ponad połowa za nami. Siedem, sześć, cztery, trzy, dwa, jeden. Ok, luz. Ostatnia rzecz. Przejścia w desce, góra, dół. Pamiętaj, zawsze możesz przejść na kolana albo zostać w samej desce. I to też będzie ok. Dobra. Lecimy. Ustawiamy się do deski. Ściągnij łopatki, napnij brzuch. Powoli góra, dół. Staram się jak najmniej ruszać ciałem. Bardzo częsty błąd, który tutaj widzę, uniesienie bioder. My tego nie chcemy. Tu jest deska. Hop. Zwróć na to uwagę. Jeśli możesz, nagraj się. Poproś kogoś, żeby cię nagrał. Byś mogła zweryfikować swoją technikę. Ostatnie sekundy. Ok, luz. Przerwa na wodę. Świetnie. Będziemy przechodzić teraz do kolejnego bloku. Trzeciego. Ok. Trzeci blok robimy tak naprawdę w górze. Poza ostatnim ćwiczeniem. Też składa się tylko z 3 ruchów, więc łatwiej na co to dla nas, skoro przeżyliśmy pierwszy blok z 5. Pierwsze ćwiczenie pokazuje nogi bardzo, bardzo szeroko, stopy na zewnątrz, schodzisz do półprzysiadu i robimy boksowanie góra-dół. Tylko prawa strona. W drugiej serii zrobimy sobie lewą. Dobra. Przyspieszę nam trochę przerwę.
Ustawiamy się, stopy lekko skierowane na zewnątrz, napnij brzuch. Zejdź już do przysiadu, a właściwie półprzysiadu. 4, 3, 2, lecimy, zaczynamy od dołu, góra, dół, góra, dół, góra, dół, góra, super, hop. Ok, skoro już załapaliśmy, o co w tym chodzi i co, gdzie, z czym, która ręka, to teraz mocniejszy cios. Oddychaj, mocny, głośny wydech, skieruj buzię tam, gdzie idzie cios. Jeszcze. Mocno. Wyobraź sobie coś, czego nie lubisz. Na przykład ja nie lubię pora, więc jest mi łatwiej, kiedy sobie wyobrażę, że bije pora. Okropne warzywo. Jeszcze. Gdyby było piekło, to by było całe w porach. Ja bym tam była w tym piekle. Dla mnie naprawdę okropne warzywo. Nie wiem po co, kto, kiedy, jak. Nogi szeroko. Powtarzamy to samo ćwiczenie, tylko na drugą stronę. Skoro teraz robiliśmy tak, to teraz robimy tak. Uwaga, lecimy. Super. Jak już załapiesz, o co chodzi, która strona, co się dzieje, mocny cios. Super. I teraz znowu wyobrażamy sobie coś, czego nie lubimy. Chcemy to odepchnąć tą pięścią. Fu. Fu, super. Oprócz pora, dla mnie to by mogły być rodzynki. Wiem, że ludzie się dzielą na ludzi, którzy lubią rodzynki, którzy ich nienawidzą. Ja należę do tego drugiego rodzaju. Jeszcze kilka sekund. Ok. Czyli już ustaliliśmy, że piekło dla Marty, por i rodzynki. A najgorsze to są takie ukryte, że ktoś mówi, że nie ma, tak naprawdę tam są. Okropieństwo. Ok. Jeśli to już mamy, to tylko kolano, góra i nic więcej. Uwaga, lecimy, hop. Mocno kolano do góry. Dobrze, wydech, kiedy kolano jest na górze. I teraz jak już załapaliście, spróbujcie dodać kop. Dokładnie, hop. Hop, hop, jeszcze, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, luz, cudownie, jeszcze raz robimy dokładnie to samo ćwiczenie, zaczynamy od kolana, potem dopiero przejdziemy do kopnięcia, 5 sekund, 3, 2, 1, lecimy. Hop, tylko kolano. Dobrze, mocno napnij brzuch. Cały czas, całe ciało pracuje. Uwaga, dodaj kopnięcie. Hop, 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 hop. Super. Jeszcze, hop. Mocno kopnij. Już nie wiem, co mam wymyślić. To byście mogli kopnąć. Por już był, rodzynki były. Nie wiem, czego jeszcze nie lubicie. Czego ja nie lubię. Mleka krowiego. Więc mogłoby być mleko. Uwaga, stop. Zagadałam was i akurat ćwiczenie się skończyło. Przechodzimy do dyski bokiem. Zostajemy tak, albo łączymy. Ok? 3, 2, 1, lecimy. Deska, trzymasz. Możesz zrobić też tak, wersja dla początkujących. Trzymasz. Jeśli możesz, zaczynamy łączenie. Wracasz. Łącz, wróć. Hop. Hop. Super. W desce ważne jest to bokiem, żeby łokieć znajdował się pod barkiem. Mamy wtedy większą stabilność. Jeszcze. Ok, ręce, biodro, zostań, trzymaj. 5, 4, 3, 2, 1, luz. To samo, druga strona.
Za chwilę przed nami będzie ostatni blok. Bardzo ciekawy. Lecimy. Tylko trzymasz. I jeśli możesz, zaczynamy łączenie. Hop. 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 Świetnie. Trzymasz. Jeszcze 5, 4, 3, 2, tylko ręce, biodra i trzymasz do końca sobie. 5, 4, 3, 2, 1, luz. Super, skończyliśmy trzeci blok, przed nami czwarty, ostatni blok, blok w formie Tabaty! Ty-try! 20 sekund pracy, 10 sekund odpoczynku. Każde ćwiczenie powtarzamy dwa razy. I robimy jedną tabatę, ona będzie trwała łącznie 4 minuty, więc da się przeżyć. A następnie rozciąganie. Teraz chwila na wodę. Uwaga! Pierwsze ćwiczenie, które będziemy robić, to po prostu marsz w podporze lub bieg w podporze, w zależności od tego, co możesz zrobić i na ile się teraz czujesz. Uwaga, gotowi? 5, 4, 3, 2, 1, lecimy. Albo marsz w podporze, albo jeśli możesz, przeskakujesz. To nie generuje tak tupania, więc się nie martwcie. Staram się lądować miękko. Napięty brzuch, dłonie znajdują się pod barkami, czyli nie chowaj się w ten sposób, cały czas pod barkami, luz i teraz kolejnie 20 sekund w tym samym ćwiczeniu. Jezu, jak zagaduję, nawet sama siebie zagaduję w trakcie, tak szybko mi leci, lecimy, hop. Dłonie pod barkami, nie wyciągaj tyłka do góry, cały czas tutaj. Pracuj, jeszcze kilka sekund. Oddychaj. Jeszcze trzymaj do końca. Trzymaj, 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 trzymaj. Luz. Ok. Kolejne ćwiczenie. Na czworakach po prostu unosimy kolana lekko do góry. Ok. Trzymasz. Oddychaj. Jeszcze 10 sekund. 4, 3, 2, 1, luz. Ok. Jeszcze raz to samo. Prowadzimy teraz modyfikację. Najpierw wchodzimy do pozycji. Uwaga. Luz. Trzymasz. I teraz popatrz. Krok, 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 krok. Lecisz. Jeszcze. Trzymaj do końca. Ok, luz. Świetnie, przeżyliśmy je to. Jest za nami. Wchodzimy na górę. Przysiad ze spięciem na palce. Lecimy. Hop. Hop. Teraz to jest dopiero szybkie tempo, co? Tabata narzuca, ale damy radę. Jeszcze troszkę. Luz. Powtarzamy to samo ćwiczenie. Uwaga. Lecimy. Super. Wydech na górze. Wespnij się mocno na palce. Jeszcze. 3, 2, 1. Luz. Kolejne ćwiczenie. Z tej pozycji tylko kolano góra i tak jakby w miejscu staramy się biec. Uwaga. Jedną nogą. Ale wytłumaczyłam. Należy mi się jakaś nagroda za tłumaczenie.
medal z ziemniaka. Muszę sobie wykrawać. Jeszcze 10, 9, 8, 5, 4, 3, 2, 1, luz. To samo, druga noga do tyłu. Dobrze nam idzie. Uwaga, lecimy. Hop. Jeszcze. Ręce mocno pracują, trzymaj do końca. Ostatnie sekundy naszego treningu. 4, 3, 2, 1, luz. Świetnie. Weź głęboki wdech. Nie wyłączaj jeszcze, zrobimy jeszcze cool down, czyli schłodzenie, które jest konieczne. Obniżymy sobie tętno, trochę się porozciągamy. Głęboki wdech. Super. Wydech. Powoli przechodzimy do psa z głową w dół. Czyli biodra mocno do tyłu. Staram się przycisnąć pięty do podłogi. I trzymaj. Spróbuj wyprostować kolana. Jeśli nie możesz, luz, ze którymś razem będziecie mogli. Ale jeśli się uda, to super. Trzymaj. Wyciszamy się trochę. Głęboki wdech. Wydech. Głowa między ramionami. Jeszcze. Prawa noga do przodu, do wypadu. Super. Ściszę trochę tylko ten stoper. Nie wiem, czy go słyszycie. Nie wiem, czy ja go ściszę. Do wypadu zostań. Dłonie obok stopy. Powoli podnieś tylnią nogę do góry. No, czuć teraz ciągnie trochę, co? Ma ciągnąć. Prawa ręka do góry, obróć się, trzymasz. Głęboki wdech. I wydech. Wdech. I wydech. I jeszcze wdech. Super, trzymaj. Jeszcze kilka sekund. Ok, zmiana nogi. I znowu, najpierw kolano na macie, dłonie obok stopy trzymaj. I teraz tylna noga do góry, lewa ręka do sufitu. Trzymasz. Staraj się opuścić biodro. Oddychamy. Jeszcze kilka sekund. Wytrzymaj do końca. Ok. Odłóż dłoń. Połóż kolano na macie. Jeśli będziecie się teraz wpijać kolano w podłogę, podłóż sobie poduszkę. Rozciągniemy jeszcze czwórkę, czyli chwytamy za stopę, przyciągamy do pośladka. Trzymasz. W tej pozycji teraz staraj się otworzyć klatkę, czyli ściągamy łopatki, zobacz, otwieramy klatkę, piersi do przodu, panie, panowie, nieważne. Możecie być dumni, zrobiliście trening. Trzymasz. Powinna trochę czwórka puścić. Odłóż. Zmieniamy nogę. I znowu stopa do pośladka. Trzymasz. Jeśli możesz, otwórz klatkę piersiową. I trzymamy, uspokajamy się. Jeszcze troszkę. Ok, powoli dołączamy nogi, prostujemy się, świetnie, ściągamy z tyłu ręce, łączymy je w dłonie w koszyczek i powoli pochylamy się do przodu,
jednocześnie będziemy rozciągać sobie tyły nóg i otwierać klatkę piersiową. Staramy się kierować dłonie do sufitu tyle, ile możemy. Dla niektórych to będzie tyle, dla innych to będzie tyle, wiadomo. Tak jak możecie, tak robimy. Puść dłonie, połóż dłonie na macie albo na łydkach, oprzyj tam, gdzie Ci wygodnie i jeszcze trzymaj skłonie. Ok, powoli prostujemy się. Głęboki wdech. I brawo dla Was, dziękuję Wam strasznie za dzisiejszy trening. Jeśli Wam się podobało, dajcie koniecznie kciuka w górę, napiszcie, co Wam się najbardziej podobało w tym treningu. Jeśli chcecie być na bieżąco, zasubskrybujcie kanał, bo teraz będzie bardzo dużo filmów, więc opłaca się to robić, żeby być na bieżąco. I co? Piąteczka na koniec treningu i mam nadzieję, że do zobaczenia następnym razem. Znajdziecie mnie jeszcze na innych profilach, a teraz piątka i lecimy.